Zajmuję się farmakologią układu krążenia, dokładniej hemostazy, czyli układ krzepnięcia, fibrinolizy, zarówno mechanizmy, jeżeli chodzi o różne procesy patofizjologiczne, ale także też mechanizmy działania leków. Jest to poniekąd konsekwencja mojej tematyki jeszcze z czasów pracy magisterskiej, następnie kontynuacja w czasie studiów doktoranckich. I myślę, że jeszcze bardzo dużo rzeczy jest nieodkrytych, a im więcej wiem, to nic nie wiem, tak jak powtarzając za Sokratesem. Wykonuje badania nowych leków o potencjale przeciwzakrzepowym, czyli coś, co w przyszłości może się, powiedzmy, przysłużyć do walki z udarami czy też z zawałami serca, ponieważ u podłoża tych właśnie chorób leży zakrzepica. Budzi to bardzo duże zainteresowanie na konferencjach, na sympozjach, ale także jeżeli chodzi o różne konkursy. Ta tematyka utwierdza nas w tym, że to jest ważne, no a procesy zakrzepowe są właściwie przyczyną najczęstszych chorób i zgonów, czyli zawału serca i udaru mózgu. Będąc na konferencji w Stanach Zjednoczonych i prezentując swoje wyniki, trochę nieśmiało, z lekkim lękiem i obawą, jak to zostanie odebrane, czy mój angielski jest wystarczający na takiej dużej konferencji, ponieważ większość to byli lekarze, endokrynolodzy, klinicyści ze Stanów Zjednoczonych. I okazuje się, że bardzo ich to zainteresowało i właściwie od tego się zaczęła współpraca ze Stanami, z ośrodkiem w Bostonie, czyli z Harvardem. To pokazuje, że z tego steku wcale nie jest tak daleko do tego Harvardu i naprawdę, jeżeli się chce, jeżeli jest się przekonanym, że to, co się robi, ma wartość, to później procentuje, bo ta współpraca zaczęła się 5 lat temu, nadal trwa, nie był to epizod pojedynczy. Miałam możliwość wyjechania i właściwie robienia swoich badań w ośrodku harvardzkim, w dwóch szpitalach klinicznych harvardzkich. Niecały miesiąc temu złożyliśmy wspólny grant do National Institute of Health, gdzie, no, co mogę się pochwalić, bo to jest, no, czerpię z tego ogromną satysfakcję, że jestem tam wymieniona, zmienia nazwiska na równi w tej samej mienicy z pozostałymi znakomitymi naukowcami z Harvardu, a nie jako wykonawca, i to daje dużą satysfakcję. Więc propozycja pracy w Harvardzie nie obejmowała chociażby tak dobrych widoków z okna, jak mam ze swojego gabinetu, ponieważ widzę tutaj piękny park, kicające wesoło wiewiórki. Mam bardzo dobre warunki do pracy, aczkolwiek wiewiórki potrafią rozproszyć, więc nie jest to łatwe, bo naprawdę można je obserwować godzinami. Myślę, że pracując w Białymstoku naprawdę można współpracować z każdym ośrodkiem. Oczywiście wymaga to pewnego zaangażowania, chęci. Zawsze jest to wyzwanie, trzeba wyjść ze swojej jakiejś strefy komfortu. Pracowałam jako farmaceuta w aptece. Miałam też różne epizody współpracy z firmami farmaceutycznymi. Pracowałam w aptece równolegle też z pracą naukową, więc mogłam poniekąd porównać, ale też czerpać z tych dwóch miejsc, bo praca w aptece też uczy podejścia do drugiego człowieka, cierpliwości. Dzięki temu, że pracowałam tyle lat w aptece, to też mam takie własne doświadczenie. Łatwiej mi jest podczas zajęć dydaktycznych ze studentami tłumaczyć pewne rzeczy, ewentualnie odnosić się do sytuacji rzeczywistych, które zastałam w aptece, i też przedstawiać plusy i minusy pracy naukowca, dydaktyka czy też farmaceuty. Bardzo lubię pracę ze studentami i właściwie jako dydaktyk spełniam się, chociaż w ostatnim czasie mam coraz mniej tych zajęć, zarówno dydaktycznych, jak i też zajęć w laboratorium, ponieważ pracy związanej z funkcją prodziekana do spraw studenckich jest bardzo dużo. Lubię ten kontakt z młodymi ludźmi, naprawdę dużo można się nauczyć. Pokazują, że nie można się zatrzymać tu i teraz. Trzeba być na bieżąco chociażby z różnymi nowinkami technologicznymi, żeby nie wypadać z rytmu, ale też mam nadzieję, że oni z moich zajęć też mogą czerpać jakąś inspirację. Bardzo często opowiadam o jakichś własnych doświadczeniach zawodowych, co też myślę, że może im wskazywać na różne możliwości już także po studiach. W pierwszym momencie raczej myślałam o biotechnologii. To już było ponad 20 lat temu i ta biotechnologia była na topie. O medycynie nie myślałam, dlatego że właściwie nie do końca leżał mi egzamin z fizyki. Natomiast ostatecznie zdecydowałam się zdawać na biotechnologię i na farmację i ostatecznie też mój wybór padł na farmację, czego absolutnie nie żałuję. Jestem bardzo zadowolona z tego, gdzie jestem, jakie studia skończyłam, jaki zawód wykonuję. Pochodzę z Hajnówki, tam też skończyłam szkołę średnią. I właściwie wybór, jeżeli chodzi o miasto studiowania, był dosyć oczywisty. Nie myślałam o jakichś dalszych miejscach, właściwie byłam przekonana, że
oferta tutaj w Białymstoku jest także wystarczająca. Wydaje mi się, że jak ma się dużo różnych zobowiązań zawodowych, to mimo wszystko dobrze jest zachować taką higienę życiową i równoważyć to jednak odpoczynkiem. Nawet jeżeli nie są to równe proporcje, bo wiadomo, że pracy jest dużo, to dbamy razem z mężem o to, żeby jednak gdzieś, chociaż na chwilę, gdzieś uciec, wyjechać. Właściwie to są chyba najfajniejsze momenty. W taki sposób wypoczywamy dosyć aktywnie. Właściwie bardzo lubimy z mężem wyjazdy do odległej Azji. Bardzo lubimy kraje takie rozwinięte technologicznie. I wtedy się najlepiej odpoczywa, kiedy jest się jednak z dala od tych różnych tematów życia codziennego. I mając tak blisko Puszczę Białowieską i tak piękne, bardzo często jeszcze nie zeksplorowane tereny, a szukamy jakichś dziwnych miejsc odległych Azji, no myślę, że chyba do tego wrócę, bo szczerze powiem, że jest to teren trochę przez nas zaniedbany. Może dlatego, że jest tak blisko i wychowałam się właściwie na skraju Puszczy Białowieskiej i właściwie cała podstawówka i szkoła średnia mieliśmy tak blisko, że teraz póki co wyjeżdżamy dalej, ale myślę, że jeszcze do tego wrócimy. Właściwie to trudno zrzucić fartuch czy też uniform prodziekana po powrocie do domu. Przeważnie ta praca gdzieś jest. I to z jednej strony bardzo mi pasuje, że jest się w tym rytmie, że jednak ta praca bardzo często ma jednak taki tryb nienormowany. To mi akurat odpowiada, więc nie da się tego zupełnie odciąć. Często są jakieś telefony, często są maile. Jeżeli robi się to, co się lubi, to nie jest męczące. To naprawdę daje satysfakcję, że jest się osobą potrzebną. Mam nadzieję, że tak jest. Kolejnym sporym wyzwaniem, które zostało postawione i którego się podjęłam, aczkolwiek z pewną dozą nieśmiałości, jest projekt stworzenia radiofarmacji i zostało mi powierzone koordynowanie tym projektem. A więc zarówno budowa laboratorium syntezy radiofarmaceutyków, kontroli jakości, jak i też Centrum Badań Przedklinicznych z taką nowoczesną aparaturą do obrazowania przeżyciowego zwierząt. I muszę powiedzieć, że to też pokazuje, jak jesteśmy naprawdę konkurencyjni, jeżeli chodzi o Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, nie tylko w Polsce i na świecie. Bo jak wspomniałam swoim znajomym z Bostonu, że będziemy mieć taki sprzęt i że właściwie to już się tworzy, to oczy im się naprawdę zaświeciły i są pełni uznania tego, co robimy w Białymstoku, że to naprawdę ma wartość światową i możemy być dla nich też partnerem do wspólnych badań. We współczesnej nauce bardzo ważny jest nowoczesny sprzęt, ale myślę, że ważniejszy jest potencjał naukowca. Czasem niedużym budżetem, sprzętem, nawet podstawowym, jeżeli ktoś ma pomysł, to przynajmniej może zrobić jakieś badania wstępne, które będą podstawą do tego, żeby na przykład aplikować o grant i o fundusze na ten sprzęt bardziej zaawansowany. Więc ten potencjał ludzki, myślę, że to jest coś nieocenionego i to jest chyba najważniejsze. Pomysłowość, tak, zaangażowanie, energia, otwarty umysł, chęć działania. No a sprzęt przy okazji się kupi.